jedną z atrakcji Muzeum Narodowego w Krakowie jest stała galeria źródła, Galeria Sztuki Starożytnej. To jest de facto nowa odsłona wystawy, która istniała tam do roku 2016, ale w związku z kompletnym remontem budynku Arsenału Miejskiego, w którym ona się znajduje, no została także poddana pewnym zmianom. Przede wszystkim polegającym na, można powiedzieć, zmianie układu samej ekspozycji, układu przede wszystkim teraz bardziej geograficzno-chronologicznego. Ekspozycja obejmuje do pewnego stopnia kompletny przegląd najważniejszych kultur świata starożytnego, przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego, włącznie z Bliskim Wschodem oraz basenem Morza Czarnego, a więc kolejno w tym układzie właśnie chronologicznym, o którym wspominałem, począwszy od zabytków sztuki egipskiej, przez sztukę etruską, kolonii greckich w Italii, sztukę rzymską, starożytnego Rzymu, także chrześcijańskiego, czyli sztukę wczesnochrześcijańską. Następnie, co jest można powiedzieć pewną ciekawostką, bo tego typu elementy nie zawsze się znajdują w galeriach sztuki starożytnej, także sztukę bliskowschodnią, sztukę Cypru, sztukę Palestyny oraz sztukę punicką, czyli sztukę Kartaginy, dzisiaj północnej Afryki. Muzeum Książąt Czartoryskich, które od kilku lat jest pełnoprawną częścią Muzeum Narodowego w Krakowie, będzie się składało, można powiedzieć docelowo, do końca 2023 roku z czterech części. No, główną, najsłynniejszą i tą, która jest otwarta już od, chociaż z przerwami koronawirusowymi, od końca 2019 roku, jest Pałac Książąt Czartoryskich. Natomiast w budynku Arsenału otworzyliśmy właśnie Galerię Sztuki Starożytnej, natomiast poniżej, czyli na parterze, znajdzie się także przeniesiona tutaj, stąd, czyli z gmachu głównego Muzeum Narodowego, Galeria Broni i Barwy. Natomiast w zasadzie w ciągu najbliższych tygodni rozpocznie się remont budynku klasztorka pomiędzy Arsenałem a Pałacem i tam będzie kolejna otwarta wystawa w roku właśnie 2023, Galeria Stała. Warto też zwrócić uwagę, że Galeria Sztuki Starożytnej jest pierwszą z pięciu wystaw stałych, które Muzeum Narodowe w Krakowie zamierza otworzyć w tym roku.